Pierwszą niedzielę sierpnia miało miejsce uroczyste nabożeństwo z okazji 90-lecia poświęcenia Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Istebnej. O historii kościoła na Kurzeszowskim opowiedział nam proboszcz administrator ksiądz Dariusz Madzia. Pierwszy kościół, o którym wiemy, że służy społeczności ewangelickiej w Trójwsi Beskidzkiej, no bo do pewnych informacji z XVI wieku no nie jesteśmy w stanie w żaden sposób sięgnąć, ale wydaje się, że wtedy nie powstał żaden kościół, mimo że w dobie reformacji ewangelicyzm rzeczywiście przeważał tutaj w Trójwsi Beskidzkiej. No później wraz z kontrreformacją sytuacja się trochę zmieniła, nawet trochę więcej niż trochę, ale cieszy nas to, że ten kościół no też wskutek różnego rodzaju zawieruch historycznych mógł powstać, no bo prawdopodobnie, gdyby nie ten podział Śląska Cieszyńskiego dokonany po I wojnie światowej, może by inicjatywa budowy tego kościoła nie powstała, no bo do tej pory wierni z Trójwsi uczestniczyli w nabożeństwach w Nawsiu. Był tam nawet specjalny pawłacz zwany Istebniańskim, o którym ksiądz Franciszek Michejda mówił, że gromadzi najwierniejszych słuchaczy, właśnie ci, którzy tutaj z Trójwsi na nabożeństwa do Nawsia docierali zawsze szczelnie, wypełniając tamtejszy pawłacz. Natomiast po podziale Śląska Cieszyńskiego, kiedy na wsi znalazło się w Republice Czeskiej, parafia przez jakiś czas funkcjonowała jako filiał parafii Wiśle Centrum, no ale jak tylko pojawiła się znowu krótka możliwość, znowu ludzie skierowali wzrok na wsi, no potem rozstrzygnięcia II wojny światowej i w 1968 roku parafia w Istebnej stała się parafią samodzielną. I od tamtego czasu no, istnieje samodzielnie, chociaż był znowu związek personalny z Wisłą, bo tutaj parafię obsługiwali księża z Wisły do czasu, aż pojawił się pierwszy rezydujący na stałe proboszcz ksiądz Marek Lądzin. Obecnie do parafii należy około 300 osób. Można w samych superlatywach się o naszych parafianach wypowiadać na temat ich zaangażowania, inicjatyw. Jest to rzecz, która naprawdę cieszy, raduje. Współpracują z 4 zagranicznymi parafiami. Oczywiście na wsi, no bo to jakby nie było nasz matecznik, to nie można było nie podjąć współpracy. Drugą z parafii partnerskich jest parafia w Istebne na Słowacji. Podobno zbieżność nazw nie jest przypadkowa, ale to trzeba byłoby troszeczkę więcej z etnologami na ten temat porozmawiać. Parafia ma także partnerstwo w Niemczech z Weigersdorfem oraz z parafią ewangelicko-reformowaną w Herde w Holandii. Wnętrze kościoła zostało odświeżone w zeszłym roku. Teraz czas na elewację zewnętrzną. Jeżeli chodzi o wnętrze, to w zasadzie nie zrealizowaliśmy tylko jednej rzeczy, bo był pomysł na ekran i rzutnik, który byłby na stałe zamontowany w kościele. Natomiast oprócz malowania został też wykonany remont całego nagłośnienia w kościele. No i można powiedzieć, że ma on troszkę inne brzmienie niż wcześniej. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego x.pl Marta Szymik-Telesz.